Cześć, witaj. Pokażę Ci dzisiaj najprostszy i najszybszy sposób na zainstalowanie Xpenology 7.1.1 na Proxmox. W Proxmox klikamy w górnym prawym rogu Utwórz VM. Zapamiętujemy ID maszyny wirtualnej, w moim przypadku jest to 105. Nadajemy nazwę dla Xpenology. Niech będzie to XPN7 i klikamy dalej. Zaznaczamy, nie używaj żadnego nośnika, przechodzimy dalej. Klikamy dalej, następnie usuwamy poprzez kliknięcie delete dysku i klikamy dalej. Zmieniamy liczbę rdzeni na 2, przechodzimy dalej. Zostawiamy pamięć 2 GB pamięci i przechodzimy dalej. W zakładce sieć zmieniamy na Intel E1000 i przechodzimy dalej oraz zatwierdzamy poprzez kliknięcie koniec. Następnym krokiem będzie pobranie bootloadera ze strony producenta. Podlinkuję oczywiście link w opisie i klikamy tutaj Pobierz. Wybieramy pierwszą pozycję. Otwieramy plik zip i wypakowujemy na pulpit plik arpl.img. Wracamy do Proxmoxa. I musimy teraz przejść do zakładki tutaj Local. Obrazy ISO. Klikamy Prześlij. Wybierz plik i wyszukujemy plik, który wypakowaliśmy na pulpit. Ja już nie będę tego robił, ponieważ zrobiłem to wcześniej. I znajduje się on już zaploadowany tu w tym miejscu arpl.img. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie głównego katalogu Proxmox, kliknięcie zakładki konsola oraz wklejenie poniższej linijki. Zwróć uwagę, że w moim przypadku ID maszyny wirtualnej było zapisane jako 105. Zmieniam na 105, kopiuję, wklejam tutaj i w tym momencie bootloader wrzuca się do Proxmoxa. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie naszej maszyny wirtualnej 105. Klikamy sprzęt. W miejscu niewykorzystany dysk 0 klikamy myszką dwa razy. Zmieniamy SCSI na SATA. Klikamy Dodaj. Kolejnym krokiem będzie dodanie dysku wirtualnego dla naszego Xpenology. Klikamy Dodaj dysk. Tutaj wpisujemy rozmiar dysku, który chcemy przydzielić dla Proxmox. Niech na potrzeby tego filmu będzie to 32 giga. Wybieramy magazyn, klikamy Dodaj. Kolejnym krokiem będzie przejście do kolejności bootowania dla naszego bootloadera. Klikamy Opcje, wybieramy tutaj kolejność uruchamiania i nasz dysk SATA 0, który ma 1 giga i jest bootloaderem, musimy zaznaczyć, a resztę odznaczamy. Klikamy OK. W tym momencie pozostało nam już tylko uruchomienie naszego bootloadera. Klikamy konsola, klikamy Start Now. Następnym krokiem będzie zapamiętanie dokładnie tego adresu HTTP oraz portu, który służy do konfiguracji naszego bootloadera. Wpisujemy go w nowym oknie przeglądarki. I wciskamy
Enter. Nasz bootloader się uruchomił i teraz pozostała nam tylko konfiguracja. Jest to kilka kroków, które musimy przejść i są bardzo łatwe. Jest to w zasadzie tylko klikanie Enter, Enter oraz Enter. Wybieramy Choose Model, Enter. Wybieramy tutaj Disabled Flags Restriction i wybieramy DS918 Plus. Jest to najbardziej uniwersalny model Xpenology i proponuję Tobie właśnie go wybrać. Klikamy Enter. Kolejnie klikamy Choose Bullet Number, Enter i wybieramy najnowszą wersję, czyli tą na samej górze, Enter. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie bootloadera, chociaż wcześniej przypiszmy dla niego numer seryjny. Klikamy tutaj Choose Serial Number, Generate Number Serial Number, Enter i przechodzimy Bullet the Loader, Enter. Klikamy Boot the Loader, Enter. Bootloader startuje. W tym momencie musimy zmienić port z 7681 na 5000, ponieważ na takim porcie działa Xpenology. 5000. I wciskamy Enter. OK. Nasz Xpenology 7 właśnie startuje. Klikamy Zainstaluj. Zostawiamy zaznaczoną pierwszą pozycję, czyli automatycznie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję DSM 7.1.1. Następne, czyli Next. Zaznaczamy to. I klikamy kontynuuj next. Klikamy uruchom. Witamy w systemie DSM-7.1. Nazwa urządzenia wpisujemy dowolną. Konto administratora i nadajemy hasło. Przechodzimy. Next. Zaznaczamy ostatnią pozycję. Nie aktualizuj systemu. Klikamy Next. Klikamy pomiń, klikamy next. Utworzymy teraz dysk systemowy, uruchom, next. Zaznaczamy wirtualny dysk, który utworzyliśmy wcześniej w Proxmox, 32 GB, klikamy next, next, klikamy max. Next. Next. Zastosuj. OK. I w tym momencie mamy zainstalowaną najnowszą wersję Xpenology. Jest to wersja
7.1.1 update 5. Powodzenia, dziękuję za obejrzenie filmu. Do następnego. Cześć.